Jesteśmy już po otwarciu, po oficjalnym otwarciu siłowni. Jest tu z nami cała śmietanka polskiego bodybuildingu. No chłopaki, może coś powiecie od siebie, jak nie wiem, wrażenia, bo w ogóle bardzo rzadko jest nam dane spotykać się w takim gronie. Także co was skłoniło, że teraz tu się widzimy? Z mojej strony na pewno twoja osoba, że ta siłownia jest twoja i Krzyśka i na pewno nie mogło mnie tutaj zabraknąć. Gdyby mnie tutaj nie było dzisiaj, to na pewno byłoby to wyrazem jakiegoś braku szacunku do ciebie. Musiałem tu być, jestem, bardzo mi się podoba i myślę, że każdy klub otwierany przez zawodnika czynnego to no, jest jakieś wyzwanie, ale jednocześnie no, jakaś gratka dla wszystkich, którzy mogą tutaj się znaleźć i trenować. Jeżeli chodzi o sam klub, bardzo mi się podoba, jest fajnie. Także gratuluję jeszcze raz. Dzięki. Super siłownia. No ja się bardzo też cieszę, że wszyscy tutaj przyjechali. Że ja też kiedyś coś takiego otworzę. Tego ci życzę. No ja co mogę powiedzieć, również to, że fajnie, że tutaj jestem, że to jest okazja zawsze, żeby się spotkać z wszystkimi. Takich okazji znam teraz coraz mniej, szczególnie z tej, no mniej więcej ekipy z jednego rocznika jesteśmy i praktycznie poza zawodami rzadko się widzimy. A to jest... No mniejsza z tym, ale to jest jakaś okazja, tak jak Borys powiedział, jest to okazja do tego, żeby przyjechać do Radka. No i uważam również, że wiadomo, gdyby to nie było otwierane przez Radka, pewnie nie wszyscy by tak przyjechali, ale jest to, jak to mówimy, nasza maskotka kulturystyki. Nasz guru. Zawsze z każdymi poradami, z każdymi, kurde, problemami. Radek, jak myślisz, Radek, jak uważasz, także no, nie mogło nas tutaj zabraknąć. Cieszę się, tu jestem, fajnie, że wszyscy przyjechali. Zapisał tutaj grono chłopaków, którymi startujemy, z którymi się widujemy, także fajnie. No, reszta jest tam. I to tyle, co mogę powiedzieć. Fajnie, że jestem i jeszcze raz Radku gratuluję otwarcia takiej siłowni. Mam nadzieję, że kiedyś też będę miał okazję swoją i chyba każdy kulturysta marzy o swojej takiej siłowni. Gratulacje. I teraz... Może razem otworzymy. No, a teraz czekamy na wieczór, gdzie myślę, że będziemy mogli to bardziej hucznie obsić. Kolega jeszcze. Witam wszystkich. Nie ma to jak spełnić swoje jedno z większych marzeń życiowych. Też to przeżywałem, także wiem, kolega, jak się pewnie czujesz. Cieszę się, że mogłem przyjechać i że zostałem zaproszony. Życzę wam, żeby było tu tysiące ludzi, żeby nie było miejsca, żeby wejść. Żeby kolejne marzenia też się spełniły i dzisiaj będziemy oblewać, bo jak nie oblejemy, to może być różnie, a tak to robimy swoje. Trzeba nie? Także gratuluję koledze i życzę sukcesów finansowych, jak i podopiecznych. Przerzucimy się teraz w prawo, na moje prawo. Powiem tak, że po pierwsze super, że się wszyscy spotkaliśmy w takim gronie, w jednym czasie i w jednym miejscu, w takim składzie, że od pewnego czasu każdy biega swoimi ścieżkami, związane jest to z wielu powodów. Niektórzy startują, niektórzy nie startują. Powiem tak, wreszcie otworzyłeś ten klub, bo to już powinno się wydarzyć dawno i Radek jest w ogóle klasą samym w sobie, a to miejsce też jest z klasą. Mogę powiedzieć, że to jest taka kuźnia z klasą, bo jest i hardcore, no i ładnie, schludnie, jest klimat. Ja już powiedziałem Radkowi, że największe wrażenie robią te skute świeże ściany. Na pewno pomimo to, że jest fajny klimat, wystrój wnętrz, o co zadbała Ania, z tego co wiem. A ona dba właśnie o takie detale, no i klimat tworzy też sprzęt i jego jakość, bo jeżeli ktoś chociaż troszkę wie na temat sprzętu i zauważył, że jest to najwyższej jakości, można powiedzieć, że sprzęt naszych marzeń, bo mogliśmy tylko trenować na podobnym sprzęcie, będąc gdzieś dalej, nawet będąc w Stanach, ja widziałem pierwszy raz w Stanach taki sprzęt. Myślę, że na pewno tu nie jeden dobry trening zrobimy i na pewno się spotkamy w podobnym składzie albo jeszcze większym, bo grono zawodników, nowych zawodników się powiększa, bo Radek ma coraz więcej chętnych, którzy chcą trenować pod jego okiem. Myślę, że to jest taki nasz nowy Charles Glass polski, gdzie swoją wiedzę przekaże innym. Na pewno będzie coraz więcej chętnych i będziemy się na pewno spotykali coraz częściej w większym gronie. Witam serdecznie, tym razem ja. Jestem przede wszystkim bardzo szczęśliwy, że mogę tu być.
wśród takich znakomitych gwiazd, jakich mam tu koło siebie. Chłopacy są, wszyscy dopisali. Spotkaliśmy się właśnie w jednym miejscu. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać tutaj częściej. Radek jako nasz trener i guru dzisiaj pięknie ubrany na gala. Zawsze w dresie widziany, opalony. Także wszystko jest dopięte na ostatni guzik, chociaż może nie u Radka. W każdym bądź razie atmosfera jest wspaniała. No miejsce, tak jak Marek powiedział, jest sympatyczne. Te ściany, ten cały wystrój, maszyny super, atmosfera. No, pokażę te ściany. Pokaż trochę ściany. Mówiłem, że ten urok tych cegieł, które są obskrobane, obczyszczone, daje no, wielki efekt. Poza tym sprzęt, atmosfera jeszcze raz, klimat, osoby, które tutaj są. I mam nadzieję, że będziemy się spotykać tutaj częściej. Oddaję teraz może głos Michałowi. On jest bardziej taki medialny. Bardzo proszę. Nie, no już wszyscy powiedzieli chyba wszystko na temat tego miejsca. Ja dziękuję przede wszystkim, że mogę tutaj być. Dziękuję Radkowi i gratuluję za jednym razem otwarcia tego miejsca, tej siłowni. Bardzo dawno powinien to zrobić i długo na to czekał, także spełnił swoje marzenia. Co? No na temat siłowni to już koledzy powiedzieli wszystko. Klimat super, sprzęt też świetny. Ja, tak jak Olej, no, mogliśmy na takim sprzęcie pierwszy raz trenować pewnie w Stanach, także znamy, jak to wszystko chodzi. Teraz w końcu mamy coś takiego tutaj u nas. I mówię, no, na tym sprzęcie na pewno idzie zrobić dobry trening, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że teraz treningi będą pod okiem Radka praktycznie przez cały czas. W jego klubie, na jego sprzęcie, także efekty wszystkich treningów będą pewnie jeszcze lepsze. Chciałem tutaj dodać, że pierwszy raz w sumie spotykamy się w takim gronie, na luzaku można powiedzieć. Nie są to zawody, nie jest to jakaś tam przykra okoliczność, tylko jak najbardziej radosna. I oby takich spotkań było jak najwięcej. Tego życzę sobie i tutaj moim kolegom. Jest też z nami Robert Kiesz. Roberta, przyznam się, dawno już nie widziałem. Fakt, że nie pokazuje się ostatnio na żadnych zawodach. Nie pokazuje się też w Poznaniu ostatnio, chociaż teraz mam nadzieję, że to się zmieni. No powiedz. Tak, no w moim życiu dużo się zmieniło w ciągu ostatniego roku. No przede wszystkim urodziła mi się druga córeczka, Pola. Obecnie ma już 15 miesięcy. Kupiliśmy w Pile mieszkanie, także no jest dużo takich obowiązków i rodzinnych i wiadomo, że jakieś związane z tym również problemy finansowe, także trzeba jakoś zarabiać na życie. Dalej mam bliski kontakt z kulturystyką, z siłownią, ponieważ cały czas pracuję jako instruktor na siłowni, jako trener personalny. Mam kilku podopiecznych, którymi zajmuję się kilka razy w tygodniu. W tej chwili w Poznaniu prowadzę kursy na instruktorów kulturystyki i fitness. Przy okazji zajechałem tutaj do Radka zobaczyć, co on tutaj wykombinował właśnie w tym Poznaniu. Siłownia mi się bardzo podoba, już pomimo tego, że no nie jest jeszcze tak do końca wyposażona, tu już czuć taki, powiedzmy, odpowiedni, bardzo fajny klimat. No muszę powiedzieć, że mamy rok 2011 i tak teraz sobie przypomniałem, że 10 lat temu po raz pierwszy z Radkiem daliśmy pokaz. To było w Pile z okazji Dnia Kobiet na takiej imprezie. Także czas szybko leci. No nie wiem, czy jeszcze kiedyś stanę obok niego na jakimś pokazie, ale na pewno fajnie powspominać te stare czasy i bardzo cieszę się, że również mogłem się tutaj spotkać z kolegami, z którymi jeździłem na zawody, z którymi startowałem. A Radkowi no, życzę, cóż, no spełnienia marzeń związanych z tą siłownią, tak żeby ona wspaniale prosperowała. Myślę, że Radek no, to jest na pewno jakaś taka postać w tym świecie kulturystycznym, że samo nazwisko przyciągnie tutaj wielu ćwiczących. I nawet tak w kontakcie z moimi jakimiś takimi podopiecznymi to zawsze uważam, że jakieś takie konsultacje i porady Radka są bardzo cenne i trafne. Zawsze jak
kogoś tam, powiedzmy, szykuję do zawodów, to zawsze staram się, żeby ta osoba już w ostatnim okresie, tak przed samym startem, skontaktowała się z Radkiem i żeby Radek właśnie udzielił jakichś takich końcowych wskazówek i porad. Także no, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. A no i pozdrawiam telewidzów Muscle Development. Jest też z nami oczywiście Adam Adamski. Adam pełni tutaj rolę wręcz, bym powiedział, gospodarza. Przez cały czas jest tutaj z nami. Zawsze pomocny, zawsze gotowy do tego, żeby wspierać nas i psychicznie, i fizycznie również swoją muskulaturą, chociażby przywożąc generalnie towar do sklepu. Adam, powiedz coś może od siebie. Witam wszystkich. No co mogę powiedzieć? Już tutaj wszyscy moi poprzednicy chyba powiedzieli wszystko na ten temat. Pełen profesjonalizm, profesjonalne maszyny i profesjonalna obsługa. Co mogę dodać? No, Radek tutaj ze swoimi wspólnikami bardzo się napracowali. Podziwiam całą pracę. W bardzo krótkim czasie po prostu zrobili kawał dobrej roboty i mam nadzieję, że to zaowocuje, że będą zadowoleni, że przyciągnie to masę klientów. Tym bardziej, że w Poznaniu bardzo dużo osób mówi o przejściu do nich na siłownię, gdzie będą mieli fachową opiekę i mogą zrobić naprawdę porządny trening. Także jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego Radkowi, Krzychowi, ich żonom na nowej drodze. Dziękuję bardzo. Ja również wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję chłopakom, że przyjechali, że nie zapomnieli o mnie i bardzo to doceniam, naprawdę bardzo, bardzo mi miło. No a was wszystkich, tych, którzy oglądacie ten odcinek, zapraszam do mnie, do nas na siłownię. Powiem tylko, że będziemy otwarci od poniedziałku do piątku, od 8 rano do 22, w weekendy od 10 do 18. No i co, możecie zawsze liczyć tutaj na fachową pomoc. Jeżeli nie moją, to mojego wspólnika Krzysztofa. Oczywiście będziecie mogli również kupić suplementy, umówić się na jakieś konsultacje dietetyczno-treningowe. Jesteśmy tutaj praktycznie cały czas i jesteśmy do waszej dyspozycji. Także zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję.